Dobra, moi drodzy, zobaczmy. Gierka ze subami. Zobaczymy, czy subskrybenci mają poczucie humoru. Pytanie pierwsze. Dlaczego w piątek gram w komputer zamiast wyjść na miasto? Bo siedzę u Dawidka, czy bo trzeba wyjść z domu? Dlaczego w piątek gram w komputer? Aha! Czyli siedzisz w domu, bo trzeba wyjść z domu. Czyli, że nie chcesz. Nie wiem. Okej, okay, ale tutaj zdecydowanie większość, bo siedzę u... A, ja nie zagłosowałem, fuck. Ja nie zagłosowałem, bo siedzę u Dawidka, dokładnie. Beczka śmiechu. Uwaga, następne pytanie. Rozwiń JD. Jadłem dorsza, Jasio dupka. Ej, Jasio też je dorsze często. Proszę nie pisać na czacie teraz tego, bo automatycznie bany lecą. No, Jasio dupka wygrała, a ja zrobiłem, jadłem dorsza, bo wydało mi się takie fajniejsze. Bo tam Jasio to Jasio. Żartować o Jasiu to zawsze można, jak nie wiadomo o kim. Największa głupota w Tatrach. Kupić dwie bezalkoholowe piwo. To jest dobre, bo to jest dobre, bo Tatra jest okropnym piwem. Kupić dwie Tatry. I no teraz nie wiem, czy ktoś chciał odpowiedzieć, że dwie to jest za mało, czy dwie to aż za dużo. Że właśnie takie niedobre. Jedna to już za dużo, dokładnie. Propozycja fighterów na galę MMA. Bonkol kontra Kot Bonkola, Aster kontra Rock Alon. Kurwa, Aster, Bonkol z Kotem Bonkola. Ale to by mogło PETA się przyczepić, tak mi się wydaje. Czemu taki delay? A jaki jest? Napiszcie klask na czacie. No chyba nie ma, kurde, delay. Już jest klask. No widzicie, to delay jest 2-3 sekundy. A porówno. Porówno, remis. Dlaczego strefa RP stała się taka popularna? Bo Dawidek w nią gra seks komendanta z połową wyspy. Joker karta. Seks afera. Źle kliknęliście. Uwaga. Co teoretycznie można, a praktycznie nie można zrobić? Pić chyba jest. Pić. Albo brać narkotyki. Nie można. Ale to jest w ogóle to pytanie, trzeba wywalić, bo to jest trochę takie pytanie, mały wachlarz odpowiedzi tutaj jest. Lecimy. Słowo na G. Grażyna Gorzałka. Co wam się bardziej podoba? Jakie słowo wam się bardziej podoba? Grażynka czy gorzałka? Widać, kto tu jest pełnoletni, komu się gorzałka podoba bardziej niż Grażyna. Uwaga, lecimy. Pierwsze słowa Jezusa po zobaczeniu patostreama. Maryja, polej mi, bo na trzeźwo nie dam rady. Czy gdzie jest krzyż? Czemu Jezus miałby oglądać patostream? Znaczy w sumie, gdzie jest krzyż, to jest zajebista odpowiedź. Powiem szczerze. Bo... Ale wyście nie zrozumieli chyba tego, gdzie jest krzyż. Mi się tak wydaje.
bo jak widział Pato streama, to sam się chciał ukrzyżować. Nie zaczailiście. Round 2 is here, so let's double the points and bonuses, shall we? Dobra, odpowiadamy na pytania. Dobra. To jest fajne. Co to jest? Hit the safety quit button if you can't think of something. Dobra. Słabe odpowiedzi mam. Town of Salem byłoby dobre, ciężko na live. Czy da się gierkę rodzinnie zagrać bez czatu? Tak, da się, bo właśnie ta gra na tym polega. Ona docelowo została stworzona, żeby ją puścić sobie na ekranie telewizora i u siebie na komórkach pisać, wiesz, siedząc przed tym. Pierwsze słowo wypowiedziane do kosmity. Siemanko, kurwa, panie, co ty tak w tej zielonej piżamie? No, kurwa, panie, w piżamie, no lepsza odpowiedź. Ta gra jest głupia, bo... No bo pytania musimy zrobić. Najlepsza rzecz na świecie. Zrywanie folii z nowo zakupionego sprzętu? Czy kiełbas biedry? O? No, folia brzmi fajnie. To jest... Każdy lubi mieć nowo zakupiony sprzęcik. A, właśnie. Zrywanie folii. Najlepiej. Next. Jaki jest sens życia? Piątek? Jeść ogórki małosolne. Kurde, czy to jakiś potwór ogórkowy to odpowiedział na to pytanie? No co jest większym sensem życia? Czy piątek? Czy żyjemy po to, żeby był piątek? Czy żyjemy po to, żeby jeść ogórki? Żeby dotrwać do piątku? A ja zagłosowałem, żeby piątek był. Chociaż dla mnie każdy dzień jest praktycznie tym samym dniem, ale dla was, dla ludzi pracujących, uczących się jeszcze, to... Tak, to piątek. Nowa nazwa marki ubrań typu streetwear. Pulok and Beer? Czy Sebix Classic? No, ja tu odpowiedziałem na to pytanie, ale to jest trudne wymyślić taką nazwę. Bez opisywania, czym się zajmuję. To jest akurat pytanie takie, nie, ciężko wpaść. Macie swoje propozycje, to piszcie na czacie. Kto układa te pytania? A ja układałem te pytania. A co? Coś plus coś to idealny obiad. Schabowy plus ogóreczki, czy woda gotowana plus zupka chińska? No, co jest według was lepszym obiadem? Schabowy czy ogóreczki, czy woga, czy co u was częściej? Czy schabowy częściej, czy chińska zupka?
Sabowy zawsze wygrywa. Schabowy jest ponadczasowy. Chociaż woda gotowana plus zupka. O, 23 studentów zagłosowało. Rozwiń skrót RODO. Ratuj orka do... Czy rakotwórcza organizacja do... orgazmowa? Co? No, pierwsze jest niedokończone, więc zagłosowałem na drugie, no. Kto będzie pisał? Twoja stara! Na kolanie. Rozwiń skrót KTS. Karma to suka? Czy kocham taką sakebini? No pięknie. Karma to suka. Chciałem się myślałem, że Patrycja ogląda teraz i myślałem, że Patrycja plusika chciałem zarobić u niej, ale nie. Ile Bonkol dostaje od Jaroka? Dwie gorzoły i pieroga? Czy 15 lat w domu poprawczym? Ale przepraszam, Rok! Ja nie chciałem! Rok, przepraszam. Te żarty o grubasie, że jesteś gruby. To nie żarty, bo jesteś gruby. We. Siema, Luki Tuki. Rup. No i ostatnie pytanko teraz będzie już finałowe. Runda trzecia. Round 3 has arrived. The last lash. You're all going to answer the same prompt, so pull out all the stops. Come up with the phrase this acronym stands for. A, dobra. Musimy wymyślić nazwę z tym skrótem. Rozwińmy to, ale dobra, robimy coś takiego, że to Q to nie istnieje po polsku. Słuchajcie mnie, po polsku i to Q to jest K. SSK. SSK, dobra? SSK. No, bo Q jako KU możemy potraktować. Nie wiem. Dobra, odpowiadamy. Uwaga, co jest? Sacho, i teraz odpowiadamy, jakie medale, czyli po kolei. Brązowy medal, srebrny i złoty na końcu, czy tam coś takiego. Sacho so, kurwa co? Sutek sułtana Kopernika, sortownia śmieci kurwa, sam sobie kup, szybka seks kupa. Szanujcie swój kieliszek, sos sałatkowo-kanapkowy. Kurde, ale niektóre odpowiedzi jest masakra. Dobra, zagłosowałem. Seks wygra? Seks kupa wygra. Jak seks kupa wygra, to kończę live'a.
Dawidek. We're done. Let's see the final scores. I tak wygrałeś. Dobra, powiem tak. Kończę live'a, dlatego że wygrała osoba, która udzielała odpowiedzi na rozwinięcie skrótu SSK Super Sex Kupa. Gdzie było użycie zarówno słowa kupa, jak i seks. Po prostu koniec, nie chcę już więcej. Że nada cringe smutek.